Witajcie. Na terenie nadleśnictwa, jak wiecie, występuje żółw błotny. Jest to gatunek, no jedyny gatunek żółwia naturalnie występujący w Polsce. Jest gatunkiem objętym ochroną, jest to gatunek zagrożony wymarciem. Na terenie nadleśnictwa mamy takie właśnie stanowisko. W ostatnim czasie podjęliśmy takie działania zmierzające do tego, żeby sprawdzić, ocenić, czy ten gatunek dalej żółwia błotnego u nas występuje. Niestety znaleźliśmy żółwia, ale nie był to żółw błotny. Jest to żółw obcy, inwazyjny, który zagraża naszemu rodzimemu żółwiowi. Jeden z naszych podleśniczych znalazł żółwia, jak się wygrzewał na drodze leśnej. Prawdopodobnie jest to samica. Jest to duży żółw, ja tak jak wspomniałem, inwazyjny, który wypiera naszego żółwia, który komuś się pewnie znudził i ktoś go wypuścił na wolność, myślał, że tak mu pomoże, a tak naprawdę no, jemu pomógł, bo na pewno się lepiej czuł na wolności, bo on nie jest nic winny, że ktoś go sprowadził do Polski i po prostu żył sobie w naszym kraju. Niestety prawo mówi, że jeśli złapiemy inwazyjny gatunek, taki jak tego żółwia, akurat żółtolicego, nie możemy go wpuścić z powrotem do środowiska, bo zagraża naszym rodzimym żółwiom. Dlatego udało nam się poprosić kierownictwo Starego Zoo w Poznaniu o to, że po prostu oddamy tego żółwia w ich ręce. Miejmy nadzieję, no, wydaje nam się, że to są bardzo dobre ręce, żeby sobie ten żółw jednak te swoje lata życia dożył właśnie w tym Starym Zoo. No i jedziemy teraz właśnie do Zoo do Poznania, także czeka go wycieczka, jakieś 150 km, a potem będzie miał swój nowy dom. Tak jest. Tak jest. Ale chyba też się cieszy, bo otwiera buzię cały czas, albo jest głodny. Wyłączyłem ją. Tomek, opowiedz, jak się czujesz, że zostaniesz się z żółwiem. Mój syn mi powiedział, że bardzo smutno, bo go widział w niedzielę. Powiedział, że bardzo smutno, że ten żółw będzie oddany, że już nie będziemy mogli go widzieć, ale powiedziałem mu, że ten żółw lepiej, żeby był na jakiejś takiej zoo niż trzymany w jakichś małych pomieszczeniach czy w małych klatkach przez nas. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Jesteśmy. Jesteśmy, otwiera nam się brama. Wjeżdżamy do zoo, za darmo. Wyciągam go. Wyciągamy naszego żółwia, Tomaszu. Po podróży. Wszystko z nim w porządku. Cały i zdrowy. Na pewno trochę wystraszony. Na pewno nie było to komfortowe dla niego, ale... Ale jest. Cały i zdrowy. Najważniejsze, że teraz już będzie lepiej dla niego. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie naszego żółwia do Państwa. Mam nadzieję, że zoo tutaj przygarniecie go. To jest pani. Dzień dobry. Ania Janiszewska, bardzo mi miło. Żółwiowa mama. To my też jedną tutaj z dziewczyn przywieźliśmy, mam nadzieję, że... Bo to jest tak, to jest dziewczynka żółtolica, nie? Tak. Żółtolica. Też tak podejrzewaliśmy. Faktycznie okaz jest niesamowity, no bardzo się cieszymy, że tutaj do nas trafiła. Z jednej strony bardzo się cieszymy, bo mam nadzieję, że zapewnimy jak najlepszą opiekę. A z drugiej strony wszystkich żółwi czerwonolicych, ozdobnych, żółtolicych, jakie wydostały się do natury, przyjąć nie możemy, dlatego że z gumy nie jesteśmy. Mamy oczywiście pozwolenie RDOŚ-u na to, żeby w miarę naszych możliwości przyjmować takie zwierzęta. I tutaj zgoda, że tak powiem, na przyjęcie tego żółwia była podyktowana faktem, że ten żółw został znaleziony w ostoi żółwia błotnego w nadleśnictwie Rzepin i tutaj chronimy naszego
żółwia błotnego, nasz rodzimy gatunek i nie chcemy, żeby żółw ozdobny sprawiał jakiekolwiek problemy w rozrodzie czy w zasiedlaniu terenu właśnie tamtych lasów. Zwłaszcza, że to jest gatunek dominujący w tej chwili, prawda? No, bardzo nam miło. Oczywiście obiecuję, że będziemy w kontakcie. Będziemy odwiedzać, Państwa z rodzinami, więc jeśli gdzieś ten żółw będzie, a czy on jakoś kwarantannę będzie musiał przejść? Dwutygodniową. Jest na dwutygodniowej kwarantannie, będzie odrobaczany w dwóch seriach, także go odrobaczymy, jedzonko jak najlepsze bez własnej działki. Także... No to dobrze, to się cieszymy. I skoro z nadleśnictwa rzepin, to będzie w takim razie rzepinka. Rzepinka, pani tak, dyrektor. Tak, niech będzie rzepinka. Oddaliśmy naszego żółwia, teraz będzie przechodził kwarantannę dwutygodniową, a jak ją przejdzie i już będzie wszystko z nim dobrze, to właśnie trafi tutaj w to miejsce i będzie sobie tutaj mieszkał z pozostałymi żółwiami.